pewnego dnia, znaczy się cały dzień ogólnie miałem na obiad fasolkę po bretońsku, więc bardzo, bardzo lubię fasolkę po bretońsku, więc sobie zjadłem i mówię, na kolację jeszcze została, mówię do mamy, mówię, to jeszcze sobie pojem. No fajnie, wszystko ładnie. I nie zdałem sobie sprawy, że może mieć to jakieś powiązanie z piernikiem, no ale mówię, dobra, no to na deser jakieś tam ciasto piernikowe było, kurde, i mówię, no to zapodam sobie. No mówisz, i wszystko. Że nie wolno fasolki z piernikiem, kurde? No, słuchaj, no... Dobra, słucham, wiesz, słucham, opowiadaj. Człowiek młody, człowiek głupi, mówię, no smakowało, nie? Żadnych tam, że tak powiem, efektów ubocznych nie było, no to zapodaję sobie tego piernika, ładnie poszedłem spać. Nie wiem, już nie chcę skłamać, jaki to był dzień, kiedy no, kolejny, ale jeszcze wtedy nie miałem prawka i poszedłem sobie do szkoły. No i autobusem sobie jadę normalnie, wyluzowany, wiesz, mam gadka, szmatka z kolesiami, wysiadam sobie z PKS-u, jakieś 2 kilosy do szkoły, jeszcze tak pod górkę, no to sobie zacząłem iść, nie? Jeszcze idę tam z kolesiem jednym, znajomym, z klasy, no i idziemy. I nagle w połowie drogi, typowo tak może połowa drogi, to była jeszcze zima, pamiętam, kurde, grubo, grubo ludzie poubierani w ogóle i sobie w połowie drogi, kurde, mówię, ale coś mnie ściska, nie? Mówię, masakra, ja pierdolę, nie? Coś czuję, że jakiś... Jakiś demon siedzi, nie? Jakiś demon siedzi, mówię, ja pierdolę, co zrobić teraz, nie? Typowo, mówię, no kurwa, no nie walnę klocka gdzieś tu za rogiem albo gdzieś, no bo to przesada, nie? Śnieg, zimno, dupsko, jak to się mówi. No to drę do szkoły, z buta, mówię do kumpla, kurwa, muszę biec, no nie dam rady, nie? Dobre, podoba mi się to. No i naginam do szkoły, też nie koniec, jeśli masz chwilę, bo to jest długa... No nie, no mam chwilę, no. Mamy, cały wieczór. No i naginam do tej szkoły, nie? Mówię, ja pierdolę, dobra, już pierdzielę tam, bo wiem, że na parterze trochę chujowe są kible, nie? No ale mówię, dobra, no wbijam, byle był papier, nie? Ja pierdzielę, jak usiadłem, stary, nie? To jak w strasznym filmie, mówię, demonie, opuść mnie, normalnie sobie pomyślę. Jak zajebałem, aby było takie fru. Mówię, dobra, jest, poszło, fajnie, jaki luzik. No dobra, no mówię, to jest ten piernik i fasolka, mówię, nie? No ale myślałem, że już będzie po wszystkim. Poszedłem, pierwsza lekcja chyba bodajże była matma. I wiesz, ogólnie na lekcjach nie wypuszczają mnie. No ale lekcja się ledwo zaczęła, 15 minut, ja znowu siedzę, mówię, ja pierdolę, no nie wytrzymam, nie? Mówię, dobra, do pani zgłaszam się, bo tam, wiesz, pełna kulturka, mówię, mogę na chwilę iść zadzwonić, nie? Mówię, żeby nie było przypału, że mi kurwa sraka ciśnie, nie? Mówię, no nie wypada, żeby cię w szkole cisnęła sraka, to jest obciach, nie? No dokładnie, nie? Wiesz, w ogóle ja do tej historii to ja nigdy klocka nie strzeliłem w szkole, bo wiesz, zawsze się brzydziłem, no ale no to, nikt wiesz, nie strzela klocka w szkole, to już musi być naprawdę, kurde, ekstremalna sytuacja. No i zgłaszam się, mówię, mógłbyś tam zadzwonić, czy coś takiego powiedziałem, że nie chcę teraz też tam jakiegoś głupca powiedzieć, ale coś wiesz, coś skręciłem, nie? Ona mówi, no nie mogę cię, Jakub, wypuścić tamtego, mówię, proszę pani, to jest tak pilne, że masakra, ja już tam się ściskam, mówię, dalej babko, wypuść mnie, bo zaraz tu strzelę, kurde, w spodnie, nie? Ale tam się zlitowała, poszedłem i znowu, ja pierdolę, jak mnie przycisło i ten. No i taki przypał, ale co najgorsze, dwie ostatnie lekcje były w łeb na basenie, nie? Jakby było mało. Mówię, ćwiczyć, nie ćwiczyć, wiesz, tam frekwencja trochę słabo, mówię, dobra, ćwiczę, nie? I pływam na tym basenie, pływam już ten i tak w połowie znowu, tak wiem, w UF-u może, płynę sobie połowa długości basenu, jak mnie znowu jebło. Mówię, nie, do końca dopłynąłem, to nawet się nauczyciela nie spytałem, pobiegłem prosto do klopa, nie? Także współczuję tym, co później, jak wyszedłem, pływali tam ze mną, bo mówię, typowa draska, nie? Typowa draseczka. Wiesz, była? No, kurde... Nie powiem, że była gruba, ale no ten, a że tak powiem, morał z tej historii, a nawet takie życiowe, mówię, zawsze jak patrzyłem na kogoś, mówię, ktoś biegnie do szkoły, mówię, no idiota, nie, biegnie do szkoły, kto może biec do szkoły, a teraz jak widzę, jak ktoś biegnie do szkoły, to sobie myślę, rozumiem tego gościa, może ma ten sam problem.